Witam serdecznie z tej strony. Dzisiaj bardzo szybki początek dnia. Pierwsze co robię, to odpalam dziada i jadę stąd. Szyby zaparowane, jak nie wiem. Dziadek, odpal. Wyłączy mi się ty dziadostwę. Pal. Dziadek zapalił. Na zewnątrz wygląda to tak. O Boże. Fajnie, pociągi w nocy jeździły, auta, ale jadę stąd. Mimo że jest pizgawa, to dzisiaj są super poszukiwania. O tym za chwilę, bo najpierw musi wejść rutyna, tylko muszę dojechać w jakieś miejsce, gdzie tą rutynę będę mógł przeprowadzić. A tutaj koło zakładu pogrzebowego w ogóle spałem. Jedziemy. Pół godziny później jestem na Borkach. Jeździłem pół godziny, bo mi się dopiero teraz auto zagrzało w miarę i... O, tu już lód puścił na Borkach. Ja tu byłem ile? 5 dni temu byłem? Całkowicie już puścił. Dobra, ale przyjechałem tu po to, żeby się dobrze ogarnąć, bo dzisiaj są przepiękne poszukiwania i o których później oczywiście. W ogóle jak śmiesznie słońce wygląda, taka kulka przez tą mgłę. Normalnie jak księżyc wygląda. Czy to jest na pewno? To jest księżyc, czy to jest słońce? Nie wiem. Wiesz, z tym nawet nie gaszę auta, bo no jeszcze muszę się w te 2 dni uzbroić bez tego webasta. Ogarniamy się. Hoppa! Dzisiaj z rana powtórka z rozrywki. Gotuje mi się już ta woda, całe szczęście. Mam herbatę. O, za mało wody sobie na tą herbatę, a nie, idealnie. No, trochę za dużo, trochę mi pociekło. Dobra, no i co? Znowu zrobimy zarąbiste omlety z rana. Znaczy, tym razem z rana. Gołąb nadzoruje proces. Stała się tragedia, już wam pokazuję jaka. Cały się tym łoblałem. A to wszystko przez tą kamerę, bo mi spadła i ją chciałem łapać, cholera. Wszystko przez tą kamerę, że to nagrywam te rzeczy głupie. Pierwszy gotowy. Będzie jeszcze jeden. Tym razem nie rozlałem. Patrzcie jak na bogato. 2 plasterki szynki i serek. Drugi wleciał, wygląda przecudnie. I jak on pachnie. Wiem, że lepszy byłby z ketchupem. Ale wiecie czemu ketchupu nie ma? Już wam mówię. Jakie to jest dobre, ludzie. Przepyszne. Ta szynka robi robotę. Bo ser bez ketchupu taki rozpuszczony, no też robi robotę, ale z ketchupem jaką by robił. Ale fajnie, wszystko świeżutkie. 8 litrów wody, w tym 2 garnce gorącej. I na zewnątrz prysznicuwa w takich warunkach, okropne. Słoneczko wyszło. I zaraz, 21 stopni w aucie. Coś cudnego. Naprawdę coś cudnego. Jest godzina 10:24. Za pół godziny muszę zadzwonić. Na dworze jest 6 stopni. Nie 3 stopni, no 6, pomyliłem się. Dobra, ogarniamy się dalej. W zasadzie to napiję się jeszcze, herbatkę sobie zrobię i tyle. Niech się suszą, a ja idę na przechadzkę na Borki na pół godziny. Telefon wziąłem. Zadzwonię i potem będę jechał. No stan wody na Borkach to jest, chyba dawno takiego nie było. Prawie ta górka jest zatopiona. Niesamowite. Pół plaży zabrało. Sytuacja wygląda tak. Mam godzinę 5 minut do celu. I słuchajcie, będą to poszukiwania bardzo fajne. Nie mogę zbyt dużo mówić z tego względu, że osoba, która mi je zleca i miejsce, w którym będą te poszukiwania, no ta osoba sobie nie życzy, żeby to upubliczniać. Natomiast będę mógł pokazywać znaleziska. Są to badania archeologiczne, oczywiście za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod nadzorem archeologicznym. Ja się jeszcze wszystkiego upewnię w momencie, w którym tam będę, także jedziemy, ja się cieszę. Jestem na miejscu,
i sytuacja jest po prostu idealna. Ubieram się i widzimy się w piwnicach, słuchajcie, w piwnicach bardzo, ale to bardzo starej chałupy. Jest nadzór archeologiczny, są badania archeologiczne, jest zgoda, super. Dwa detektoriksy, łopata, nakolenniki. Kurde, jak profesjonalista dzisiaj wyglądam po prostu, jeszcze w moro. Słuchajcie, pierwsze trafienie. Ja nawet nie wiem dokładnie, co to jest. Wygląda to jak jakiś szkaplerzyk, tylko że jest niesamowicie masywny, jest ze srebra i to jest pierwszy sygnał w takich kamulach. Dosłownie takie kamule. Nie powiem wam, który wiek jest tego. To będzie sobie archeolog weryfikował. Natomiast no, moim zadaniem jest jak najwięcej ocalić. Proszę bardzo, ceramika. Kolejny. Ciekawe, z którego wieku ta ceramika jest. No słuchajcie, jakby ktoś tak, aż tak wskazuje taką strzałą, żebym tutaj przemiatał cewką, no to tutaj musi coś być. Teraz chodzę po takim pokoju, dokładnie coś takiego, tutaj są roboty wrą, pracownicy tam słyszycie, że borują, a ja tu kolorku szukam, jakiegokolwiek kolorku. Słuchajcie, taki przedmiot, 99% jestem pewny, że jest on srebrny, chociaż tutaj jest lekki przebłysk jakiegoś jaśniejszego metalu, jest mocno skorodowany. Prawdopodobnie tlenek srebra, ale wyczyścimy, zobaczymy. Piękna hałdzioszka, a z hałdzioszki 50 groszy. W końcu jest jakieś znalezisko. Tylko trzeba pięknie wytrzeć tą monetę, żeby zobaczyć, co to jest w ogóle. Ale wygląda staro. Brutus tam smęci. Jest monetka chyba. Jest mała monetka. A co to jest? Brekteat? Nie, to jest jakieś kółko po prostu. Już myślałem. No i Rutus wywalczył krążek. I ten krążek wydaje się być bardzo ładny. Co to jest za krążek? Wygląda na 2 złote z PRL-u, szczerze mówiąc. Wyczyszczę. Zidentyfikuję. Plombę chyba mam. Albo jakiś klucz. Zaraz zobaczymy, co to jest. Plomba. O, są jakieś napisy, zaraz zobaczymy. Pindziko z PRL-u. Śliczne, nieśliczne. Szpetne. Taka dziura? I zgadnijcie, co to za moneta. Drugi raz w życiu ją chyba znalazłem. 100 złotych. Całe 100 złotych. Z którego roku? 91? Wymyjęłam ładnie, żebyście widzieli. 90 równy. 100. 100 złotych. Tak wygląda podsumowanie. Dziadostwo jakieś. No i te rzeczy. Ta moneta to jest 2 złote PRL. To jest 50 groszy. 20 groszy 5 zł. 100 zł grosik. 2 kółka, guzik. Czubek od naboju, plomba, kawałek kolejnej plomby, niezidentyfikowana moneta i guzik. Tak to wszystko się prezentuje. Już jestem po badaniach, ruszyłem i mam 2 godziny 53 minuty do Wieruszowa, do Kuby. I u Kuby będziemy robili webasto. Ale nie wiem, czy dzisiaj, bo u niego będę o 21 około, bo na pewno sobie jeszcze stopa zrobię, jakiegoś takiego dłuższego, z jakiegoś półgodzinnego, żeby coś zjeść. Chyba, że parówę. Zobaczymy po drodze. Podjechałem na stację. Teraz już ruszam. 2:40, ale parówę jam. Patrzcie, gdzie ja jestem. I patrzcie, kto tu jest. Dobry wieczór. I zabieramy się za robotę? Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj porządek garażu. Jutro od rana startujemy. A gdzie ja będę spał?
Albo tu w busie, albo w tam. Tutaj w busie zdecydowanie. Przecież no, kurde, nie mogę spać u ciebie w chałupie. Wjadę sobie tutaj. No, wjedź sobie tutaj. Działamy. Pan otwiera, pan otwiera. Patrzcie, nówka sztuka. Już taki pojemnik gdzieś mam. Jupi. Ale to już chyba jutro. Jutro. Słuchajcie, czytamy instrukcję, jak zamontować po chińsku. Słuchajcie, the fuel pump bez spacji should be installed in, to jest chyba po niemiecku, place that can avoid heat radiant from the... No paliwo tak nie za bardzo chce lecieć. Paproch z pępka tam wpadł pewnie i... No i... No nic. Na dzisiaj kończymy, bo już jest zbyt późno. I to będzie noc na cheatach. W zadaszeniu i z kaloryferem. Miało być już dzisiaj wybasto, ale niestety się nie wyrobiliśmy, no. Idziemy spać. Godzina 24:19. W aucie jest teraz 11 stopni. No dzisiaj to będę miał elegancką noc. A potem będę już niezależny całkowicie, będzie wybasto. To się zdemontuje, albo nawet pod to się podepnie przecież, bo to to samo chyba. Bo tam jest nowy panel. Ale to się jutro będziemy tym kłopocić. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to już będzie wszystko, także trzymajcie się i do zobaczenia jutro o 14 czy tam o której. Cześć! Jestem po prostu takim mistrzem, że jest pierwsza w nocy, jest 13 stopni, tu od mojego ciała się tylko nagrzało, kaloryfer jest zimny, bo jak właziłem, to to wypiłem przez przypadek to nogą z prądu i nie grzało, trudno, teraz już będzie grzało, grzej kaloryferku, mi jest tak zimno.